Witam Państwa, Wioletta Łechtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie. Stanowisko prokuratora w sprawie tragicznego wypadku na osiedlu piastowskim. Fabryka domów przeszła do historii. Wypadek na ulicy Piłsudskiego. Zapraszam. Trwa śledztwo prokuratorskie dotyczące tragicznego wypadku, do którego doszło w jednym z bloków na osiedlu piastowskim pod koniec sierpnia. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. W wypadku, do którego doszło 27 sierpnia, zginął 76-letni mieszkaniec osiedla piastowskiego. Jego ciało tego dnia odnaleziono na dnie szybu windy w bloku numer 36. W sprawie tej przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, iż przyczyną śmierci było obrażenie charakterystyczne dla upadku z wysokości. Obecnie prokuratura szuka biegłego, który mógłby pomóc wyjaśnić okoliczności wypadku. W tej chwili trwają poszukiwania biegłego, który dokona analizy zapisów zawartych w urządzeniu sterującym windy w celu ustalenia, w jaki sposób doszło do tego wypadku. W sprawie okoliczności wypadku wypowiadała się już spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych, twierdząc, że mężczyzna utknął w windzie pomiędzy piętrami i zamiast czekać na przyjazd pracowników firmy konserwującej, postanowił na własną rękę wydostać się z kabiny, w wyniku czego wpadł do szybu. Jak do takiej wersji odnosi się prokuratura? W tej chwili nie wykluczamy żadnej z wersji tego zdarzenia, aczkolwiek najbardziej prawdopodobna jest taka, iż drzwi windy otworzyły się w momencie, kiedy kabina nie znajdowała się na tym piętrze i mężczyzna ten, który nie zauważył prawdopodobnie, że nie ma tam kabiny windy, wpadł do szybu. W dniu wypadku winda w bloku numer 36 psuła się trzykrotnie. Fabryka domów przeszła do historii. Pomimo, że przez ostatnie lata psuła krajobraz, to i tak wielu mieszkańców miało do niej sentyment, tym bardziej, że to dzięki niej powstawały ratajskie osiedla. W tym roku mija 51 lat od wprowadzki pierwszych lokatorów do pierwszego ratajskiego bloku na osiedlu piastowskim. W 1968 roku kilkadziesiąt osób mogło spełnić swoje marzenia o własnym mieszkaniu. Ale kilka lat wcześniej, bo w 1965 roku, zaczęło powstawać coś, co w ogóle umożliwiło budowę ratajskich osiedli. Wytwórnia prefabrykatów wielkowymiarowych, zwana potocznie przez mieszkańców fabryką domów. Teraz miejsce, w którym stała, wygląda tak. Pozwolenie na rozbiórkę otrzymała firma Quamiro, należąca do znanego poznańskiego dewelopera Dariusza Wechty. Budynek zburzony został w początkach września. Tym samym zakończyła się historia fabryki domów, która przez ponad pół wieku już zdążyła na dobre wpisać się w krajobraz Rataj. Niestety nie zawsze był to pozytywny widok. Po tym jak zakończono budowę osiedli, fabryka popadała w ruinę, ale od 1967 roku praca szła tutaj pełną parą. Jak podaje kronika miasta Poznania, pierwsze z taśmy produkcyjnej zjechały płyty stropowe. W okresie rozruchu wystąpiły trudności z powodu wad konstrukcyjnych form, co doprowadziło nawet do chwilowego wstrzymania produkcji. Mimo to jednak pewna ilość wyprodukowanych elementów została użyta do budowy pierwszego bloku. Technologię produkcji płyt betonowych zastosowano wówczas po raz pierwszy w Polsce. Produkcja była w dużym stopniu zmechanizowana, a jeden element miał powstawać w ciągu 16 godzin. Gotowe prefabrykaty transportowano dalej kolejką wąskotorową. W 1977 roku, gdy powstawały bloki na osiedlu Rusa, wytwórnia zatrudniała 156 osób. Fabryki domów już nie ma, ale pozostaje pytanie, co ją zastąpi. Choć rozbiórki dokonał deweloper, wcale nie oznacza to, że pojawią się tu bloki mieszkaniowe. Od 2010 roku teren, na którym stała fabryka, przeznaczony jest pod park. Takie są zapisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy. Ale należy pamiętać również, że rząd prowadzi obecnie pracę nad zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym. Niezależnie jednak od tego, co przyniesie przyszłość, po fabryce domów pozostały już tylko wspomnienia. Z
Samochód leżał na boku, został ścięty sygnalizator. Do nietypowego wypadku doszło 9 września po godzinie 14 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Mieszkowskiej. Fiat Cinquecento wjechał w sygnalizator świetlny, próbując ominąć 11-latka, który wjechał na hulajnodze na przejście dla pieszych, prawdopodobnie na czerwonym świetle. W wydarzeniu nikt nie ucierpiał, policjanci aktualnie szczegółowo wyjaśniają sprawę. Na ratajskich osiedlach remonty trwają niemalże przez cały rok. Efekty niektórych prac już widać, niektóre modernizacje trwają, a na inne jeszcze trzeba poczekać. Pokazujemy, co aktualnie robi Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych prowadzi obecnie szereg prac remontowych na całych Ratajach. W tym tygodniu przyglądamy się dolnemu tarasowi naszej dzielnicy. Żegnamy się z niechlubną pastelozą i wprowadzamy nieco stonowane, bardziej stonowane barwy. Duża część prac obejmuje docieplenia bloków wraz z malowaniem. Nowe kolory już zyskały bloki na osiedlu Jagiellońskim przy ulicy Zamenhofa. Na osiedlu Oświecenia na nowo pomalowana została wschodnia elewacja deski przy parku. Kontynuowane są również inne prace związane z elewacjami bloków. Na osiedlu Armii Krajowej dość duży remont związany ze zmianą ocieplenia ścian szczytowych wieżowca numer 95. Ten budynek również zmieni swoje oblicze. Niedługo mieszkańcy zobaczą nową kolorystykę właśnie na tym budynku. Na osiedlu Piastowskim trwa remont balkonów. Wymieniane są osłony. Po zakończeniu podobne prace prowadzone będą również na wieżowcach numer 36 i 40. Na osiedlu Jagiellońskim zakończono już remonty chodników przy placach zabaw obok budynków o numerach od 56 do 61 oraz od 122 do 127. Na osiedlu Bohaterów II wojny światowej, Rzeczypospolitej i Armii Krajowej kontynuowana jest kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w mieszkaniach. Skończyły się wakacje, a dzieci wróciły do wyremontowanych szkół. Najwięcej efektów było na zewnętrznej elewacji widać w trzech ratajskich podstawówkach. Tam właśnie zajrzała nasza kamera. Trzy szkoły w zupełnie nowych odsłonach. Termomodernizację przechodzi właśnie szkoła podstawowa nr 2 na osiedlu Jagiellońskim oraz 20 z osiedla Rzeczypospolitej. Docieplanie w sierpniu zakończyła już szkoła podstawowa nr 64 na osiedlu Orła Białego. Tutaj prace polegały na termomodernizacji ścian i stropodachów. 64 zyskała elegancką elewację w odcieniach żółci, popielu i brązu z domieszką bordo, pomarańczy i różu. Dodatkowo w szkole zostały przeprowadzone remonty związane z wymianą elektryki na energooszczędną. Placówka przeszła częściowy remont węzła ciepłowniczego, wymienione zostały drzwi zewnętrzne i częściowo okna. Z nowej odsłony będą mogli już pod koniec października cieszyć się także uczniowie z 20. Tutaj elewacja zyskuje kolory biało-popielato-limonkowe. Szkoła przeszła wymianę instalacji centralnego ogrzewania, posiada nowe kaloryfery i niebawem już nowe oświetlenie w całej placówce, także tutaj na sali gimnastycznej, gdzie także wymieniona została wentylacja. W szkole podstawowej nr 20 wymienionych zostało także 60% okien. A jakiego koloru ma być w połowie listopada dwójka? Tu elewacja będzie szaro-biało-grafitowa. Tutaj także została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz dach. Wewnątrz została zastosowana ognioodporna farba. Szkoła ma też nowe kaloryfery w planach malowań poszczególnych sal, w których należy poprawić ubytki. Remonty trwają także w domach kultury. Jędrusia i Orle Gniazdo niebawem będziemy oglądać w zupełnie nowej odsłonie, z czego już mogą korzystać mieszkańcy z windy, którą spółdzielnia na początku tygodnia uruchomiła na osiedlu Lecha 43. Tam, gdzie między innymi jest Dom Kultury Orle Gniazdo, gdzie ma swoją siedzibę, działa już winda, która na pierwsze piętro właściwie umożliwia dostęp do wszystkich tam lokali znajdujących się, ponieważ została też połączona taką galerią cała kondygnacja. A i w samym Orlim Gnieździe póki co trwa częściowy remont. Jakie prace są tu wykonywane? W Orlim Gnieździe jest remontowany hol, tam powstaje nowa zamykana szatnia i remontowana jest jedna sala, która będzie przystosowana m.in. do prowadzenia szkoleń, ale także do standardowych naszych zajęć. Remont trwa w najlepsze także w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej. Tutaj prace toczą się w holu, na korytarzu oraz w sali głównej. W Domu Kultury Jędruś w tej chwili trwa remont i modernizacja, która związana jest z przepisami przeciwpożarowymi.
ale również przygotowanie dużej sali do przyszłorocznego, zakładamy, remontu, który już tę salę jakby przygotuje tak też wizualnie i akustycznie do naszych nowych przedsięwzięć. Zakończenie remontów w obu domach kultury planowane jest na początek października. Osiedle Stare Żegrze robi się coraz bardziej sportowe. To między innymi za sprawą projektu Sportowe Żegrze, czyli propozycji budowy boiska zgłoszonej do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Projekt wygrał w głosowaniu i teraz widać efekty. Oprócz boiska do piłki nożnej mieszkańcy będą mogli skorzystać z drugiego wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki oraz bieżni. Obok ma pojawić się również plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna z zestawem urządzeń do street workoutu. Całość udostępniona dla mieszkańców zostanie w listopadzie. Mieszkańcy Żegrza chcą jednak dalej wykorzystywać budżet obywatelski, aby poprawić stan terenów sportowych. Tym razem zgłoszony został projekt remontu boiska przy Zespole Szkół nr 1. Zakłada on wymianę nawierzchni oraz montaż oświetlenia, ławek i stojaków rowerowych. Szacunkowy koszt projektu wynosi 435 tysięcy złotych. Zmiana już zaszła natomiast na boisku do koszykówki znajdującym się przy bloku o numerach 176 do 179. Tutaj pojawiła się nowa poliuretanowa nawierzchnia. Remont przeprowadziła spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Aktualnie mieszka w Brazylii, wcześniej sporą część życia spędziła we Włoszech, a pochodzi z Poznania pisarka Eliza Piotrowska, która tworzy opowieści dla dzieci. W ostatnim czasie wydała książkę pod tytułem Dokta – Opowieść o Wandzie Błońskiej. Wielkie historie poznanianki przybliżyła uczniom ze szkoły podstawowej nr 64 podczas spotkania autorskiego w wydawnictwie Święty Wojciech na ulicy Hartowo 5. Moja książka mówi głównie o człowieku, o tym, co to była za wspaniała osoba, jaka była odważna, bo to jest książka również o odwadze. Wanda Błońska urodziła się bardzo dawno temu, niestety już nie żyje, bardzo żałuję, że jej nie poznałam osobiście, chociaż żyła tak długo i miałam szansę, bo też przecież z Poznaniem była związana, ale na swój czas była kobietą niezwykle przebojową, jeździła na motorze, wchodziła na szczyty gór, pływała kajakiem i o tym chcę dzieciom dzisiaj powiedzieć. Spotkanie odbyło się w wydawnictwie Święty Wojciech w ramach kiermaszu książek, który jeszcze trwa. Aktualnie można tu kupić wybrane przez siebie woluminy nawet do 70% taniej. W trakcie kiermaszu można też nabyć podręczniki szkolne na lekcje religii. Jeżeli Państwo nie macie jeszcze podręczników do nauki religii i szukacie ich w dobrych cenach, to serdecznie zapraszam do siedziby firmy na ulicy Hartowo 5. Ale nie tylko podręczniki, mamy też w atrakcyjnych cenach. Również wszystkie inne książki, głównie oferta dziecięca, ale też oferta wyprzedażowa. Kiermasz książek w wydawnictwie Święty Wojciech trwa do 13 września. Książki można tu kupić w godzinach od 10 do 18. Nasza redakcja ma dla Państwa zupełnie za darmo książkę Dokta – Opowieść o Wandzie Błońskiej z podpisem samej autorki. Piszcie do nas maila na adres redakcja@rtk.poznan.pl w tytule Dokta. Kto pierwszy, ten lepszy. Oficjalnie rusza sezon kulturalny w naszej dzielnicy. Z tej okazji oraz w ramach obchodów 50-lecia działalności kulturalnej spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych wystąpi na ratajach gość specjalny Andrzej Lajborek. Jego recitalu Powitania, Pożegnania będzie można posłuchać 28 września w Domu Kultury Jubilat o godzinie 18. Ilość miejsc jest ograniczona, ale bezpłatne wejściówki będą dostępne od 13 września w Domu Kultury Jubilat na Osiedlu Tysiąclecia 30 oraz w Domu Kultury Jagiellonka na Osiedlu Jagiellońskim 120. Po wakacyjnej przerwie zaglądamy do Teatru Wielkiego. Na co warto się wybrać w najbliższym czasie? Co trzeba zobaczyć? Trzeba oczywiście zobaczyć Muniuszkę, jego Halka wraca, bo to też jest taki akcent jubileuszowy. Historia tej sceny jako Teatru Wielkiego Miasta Poznania zaczęła się w 1919 roku właśnie od Halki, więc my teraz przypominamy Halkę w reżyserii Pawła Pasiniego. Potem jedziemy z tym spektaklem do Warszawy, do Teatru Wielkiej Opery Narodowej, a z kolei 1 października do Berlina z wykonaniem koncertowym.
kalendarium wrześniowym też Alicja w Krainie Czarów, Skrzypek na dachu, ale nie tylko. 25 września takie wydarzenie towarzyszące kongresowi altowiolowemu, który przynosi nam prawykonania między innymi młoda poznańska kompozytorka Ewa Fabiańska-Jelińska zaprezentuje swój nowy utwór, oczywiście z altówką, no i też ciekawostka, rzadko wciąż wykonywana Grażyna Bacewicz, jej utwór również się pojawi, gra nasza orkiestra, a dyryguje Katarzyna Tomala-Jedynak. A my mamy dla Państwa dwa podwójne bilety na Halkę, którą opera zagra 14 września w Poznaniu o godzinie 19. Piszcie do nas na adres redakcja@rtk.poznań.pl. W tytule należy wpisać Halka, kto pierwszy, ten lepszy. Drodzy Państwo, to już wszystko w tych aktualnościach ratajskich. Kolejne wydanie już za tydzień, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30, tym razem 19 września. Do zobaczenia.